Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, dziś widzimy się ponownie w tych okropnych grobowcach, katakumbach i w ogóle. I no, stwierdziłem, że po prostu moja godność nie pozwala mi tutaj odpuścić sobie zwiedzania tego miejsca. Wiem, bardzo smutne. Ale cóż, to nie pozwala mi, więc musimy to sprawdzić dokładniej. Jedną ścieżkę, jak się okazało, mamy już załatwioną. Prowadziła ona do nie najlepszego miejsca, bo do bossa, z którym, szczerze powiedziawszy, sobie nie radzę. Więc no. Natomiast, mimo wszystko są jeszcze dwie ścieżki. Też przydałoby się, żebyśmy się zainteresowali, więc no. Dzisiaj idziemy do góry. Przy czym, biegnij postać, biegnij, proszę cię, biegnij. Przy czym właśnie, powiedzmy sobie szczerze, łaziłem tutaj trochę. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz. W sumie łaziłem trochę, to może przesada. Ale tak, no, byłem tu raz czy dwa. Tak samemu i proszę, jesteśmy u góry. Spodziewałem się, że to się uda za pierwszym razem, ale tak. Dostałem obrażenia od czegoś? No nie wierzę. Było tak dobrze, zginęł zwykłego gościa, nie? Idealne podsumowanie moich umiejętności. Ale dobra, mniejsza. Full focus. Więc tak, zauważyłem to i jeszcze też... Może nie tyle, co zauważyłem, co... Naprawdę zapomniałem się tam... Dziwne. Wydaje mi się, że tam się oddałem ostatnio, mniejsza. Może nie. Ale tak, właśnie tu pochodziłem trochę i... Wydaje mi się, że poza tym miejscem, gdzie byliśmy i tym miejscem, gdzie jest boss, jest jeszcze jedna droga tam na dole. Jakaś odnoga, której jeszcze nie sprawdziłem, więc tam też trzeba będzie zajrzeć. Ale tak, najpierw chcę zobaczyć, co jest tam u góry. Najbardziej mnie zastanawia. Widzieliśmy jakiegoś przedmiota, widzieliśmy... O nie, uniknij, dobrze. W sumie tylko przedmiota. No i przeciwnika, ale przeciwnikiem bym się aż tak nie przejmował, wiecie, to jest przeciwnik po prostu. No dobra, wyglądał trochę inaczej niż to, co mieliśmy do tej pory tutaj widoczne, więc może ma jakieś tam inne... znaczenie ten przeciwnik. Tym... Przekonamy się za chwilę, a póki co jedź maszyna, dziękuję. I tak, biegnijmy po prostu przed siebie, nie przejmując się niczym i tak. Halo, nie zatrzymuj się, postać, proszę cię. Chyba już nie zdążymy przed maszyną przez tego idiotę, który się zatrzymał na chwilę. Wiedziałem, że nie zdążymy. Gdzie on pojechał? Tam jeszcze jest jakiś skręt w bok? A, chwila, tu był wcześniej ten skręt, czy nie? No jeszcze, że nawet nie kojarzę, więc... Chyba, pewnie był, tylko ja już go nie pamiętam. No oczywiście, że był! I nie zdążyłem, oczywiście. Ale dobra, tutaj też są, widzę, takie zakamarki. I cóż, no. Ja tutaj spróbuję przybiec jeszcze raz, może bez nagrania będzie szybciej. Straciłem 400 run, nie żeby to miało znaczenie i... Okej, tym razem mamy już tutaj zapisane. I dobra. Wydaje mi się, że naprawdę, no... Nawet jeśli bossa nie mogę pokonać, to... Warto posprawdzać dokładnie. Do bossa kiedyś się wróci, nie będzie przynajmniej takiego żalu, że wiecie, mam tu jeszcze jakieś tajemnice nierozwiązane. No i ja będę w końcu miał spokój sumienia. Ewentualnie, jeśli nie, to zawsze można przechodzić tutaj całkowicie kiedy indziej, ale... No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o co mi chodzi, bo... Ostatnia sprawa i nie zdążę. A nie, dobra, zdążyłem. Idealnie na styk, super.
I tak jak mówiłem, widzimy się za chwilę. Dobra, chyba za czwartym razem mi się udało. Ej, poczekajmy tylko, czy jakiś duch tutaj nagle się, wiecie, nie pojawi. I dobra, jesteśmy tu ponownie z tym duchem tego typu, więc zobaczmy, co możemy tutaj osiągnąć. Z tego, co widzę, to... Okej, okay, nie jest jakiś super ciężki. Zdaną swoich możliwości. Może weźmy szybko, co tu mamy? Smar smoczej rany. Okej, okay, cokolwiek to jest. O nie! O nie, 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 nie. On imituje to, co w zamku ci robili. Nie podoba mi się to. A zobaczmy, jak z ogniem. Ej, tarczy ma przynajmniej ognioodporną. Co on robi? On tutaj mi... Nie! On pluje ogniem. Ja to widziałem. I dobił mnie, oczywiście. Cię będą się tu jeszcze raz przyłazić. No niestety. Też wiecie co, może... W sumie też bym zastanawiał jedną rzecz. Bo dużo się słyszy, są taką w przypadkach takich walk, o czymś takim jak... Nawet to było też w samouczkach, mówię, to cała kontra. Więc może warto by było, żebym sprawdził, wiecie, które... W sumie właśnie, czy te kontry mogę robić i tak dalej. No, na jakimś wrogu po prostu, wiecie, sprawdzę, jak się robi te kontry. No i co, widzimy się za chwilę, bo ja muszę po prostu to sprawdzić. Jeszcze tam było, widzicie, ta taka jakby kapliczka, jakiś taki posąg. Wydaje mi się, że tam może być sekretna ściana. Podkreślam, nawet nie mam pojęcia, czy w Eldenie istnieją te ściany. Ale intuicja mówi mi, że może być, więc ja sobie tu może zobaczę tych duchów podstawowych, czy da się właśnie robić inaczej, jak wyglądają te kontry i widzimy się za... No, dobra. Udało mi się tutaj dotrzeć po kolejnych kilku śmierciach. Nauczyłem się już tego triku, więc zobaczymy, czy uda mi się to zastosować przeciwko niemu. A, wygląda na to, że nie i przy okazji też nie jestem pewien, czy jego ataki nie biją jakichś innych obrażeń niż fizyczne. Raz. Okej, dobra. Natychmiastowa śmierć przez moją głupotę. Nie polecam. Raz, halo, pokaż. Zdążył się zasłonić, ale proszę, tak to wygląda. Wiadomo, kiedy uda się to dobrze wykonać po... Można powiedzieć po takim efekcie. Ciężko by było jakoś określić bezpośrednio. Oj, ale i tak, mimo tego, że udało się, to wątpię, żebym zwyciężył. Głównie przez to, że nie potrafię. Jeszcze zostałem ty uwięziony przez niego, no... No bez przesady. Co? Ja się tak nie mogę poddać. A z drugiej strony nie wiem też, jak mi to wyjdzie. Może lepiej byłoby naprawdę sobie odpuścić. Jeszcze z tym. Pokażę wam jeszcze coś, co przez przypadek odkryłem. Raz uciekając podczas nieudanej próby przed tym stworem tutejszym. Tamtym gościem zajmiemy się za chwilę też. Ja mu nie odpuszczę, ale muszę wam to pokazać. Byłem bardzo zaskoczony. I jeśli chodzi o to odkrycie, to muszę podziękować za nie tej maszkarze kamiennej, która tu sobie jeździ. Właśnie ona mi je pokazała. Nadal nie wiem, jakim cudem to się stało, bo tak na farcie, szczerze powiedziawszy, było i to bardzo. A maszkara mi to pokazała, więc... Więc tak, zdecydowałem, że wy też to musicie widzieć. No więc tak, biegłem tutaj, uciekałem. Byłem blisko tej ściany, chciałem tutaj uniknąć, ale niestety mi trafiło. Zrzuciło, moje zwłoki tutaj były. Wow. No. A tego dziadostwa tutaj wcześniej nie widziałem, ale nie ma co się dziwić, że nie widziałem. Skoro dosłownie... Dostałem śmierć na twarz od razu. I tak, teraz znowu śmierć. Super. Ale no, jest tu jeszcze coś. Niemniej jednak, mimo tego, że coś tu jest, to powiem szczerze, osobiście już dostaję...
powiedzmy, że dużo bardziej, dużo więcej irytacji niż powinienem. Więc pokazałem, co chciałem, więcej tutaj nie idziemy. Nie ma, przebacz, nie. Zamiast tego skupimy się na czymś przyjemniejszym może. Sobie tak po prostu, no jednak. Nie można. W tym wypadku, co by tutaj takiego przyjemnego szybko sobie zrobić, a... Oj, no problem jest, delikatnie mówiąc, taki... pojęcia, co bym chciał zrobić, więc... może jedyne, co mi przychodzi do głowy, zanim będziemy ewentualnie iść do zamku, bo w sumie... No i tam też trzeba będzie w końcu pójść, a i tak dalej, to... wiedzieć to miejsce, ewentualnie jeszcze trochę dalsze zakamarki tego wszystkiego. Mam ten kościół, trzeci kościół jakiś tam, tutaj też coś jest. No, wydaje się to być sensowne, więc może po prostu to całe burzowe wzgórze pozwiedzamy. A tam, no kiedyś będę musiał powrócić na zemstę, ale to jeszcze nie teraz. Co by tu o nim powiedzieć, jeśli jest cokolwiek w ogóle do powiedzenia o nim? No, wkurzająca lokacja. Jeśli chodzi o widoczność. No tutaj tych okropnych olbrzymów. Aj, nic do dodania tutaj nie mam w sumie. Znaleźliśmy tu kamienie. No sobie olbrzymów. Teraz wiem, jak to się nazywa. To są trolle chyba. Jeśli się nie mylę. Tak, tamten ten kamienny troll, z którym walczyliśmy w tunelu, wydaje mi się, że wyglądał bardzo podobnie do tego, więc można założyć, że to też są trolle. Nie chcę z nim walczyć na razie. Wolę po prostu tutaj... On na mnie nakrzyczał? Potencjalnie tak. Jedzać i... Okej. Okay. Wygląda na to, że mamy już jakieś takie ewentualnie... To za dużo powiedziane, jakieś, ale jakieś takie miejsce, do którego może mieć sens się udać. Gorzej tylko, że zniknął mi koń, więc... dostaniemy inwazję, no można było się spodziewać. Okej, widać, że jego rolki nie są najlepsze, więc może udałoby się go pokonać nawet. Okej, obrażenie bije jakichś cholernie wysokich. Okej, jest nawet podatny na moje obrażenia. Dobra, to było prostsze niż myślałem. Okej, remedium wyzwanie zgiętego palca i talizman młota. Miło. Tylko czym jest talizman młota? Jako, że talizman to pewnie tutaj wzmacnia obniżający energię takiej przeciwlokującym. Okej, czyli... talizman młota spowoduje, że łatwiej będzie nam przebijać bloki wrogów. Okej, fajna rzecz, a tutaj duch. Kropki. Chciałem jedynie walczyć. Walczyć jak wojownik, do końca. Dlaczego więc? Dlaczego o przewodnictwo łaski te drzwi pozostają przede mną zamknięte? Graviol osobowa w trybie rywalizacji. Użyj zgiętego palca pojedynkowicza, by zapisać czerwony znak. Okej. Okay. Dobrze. Dobra. Nie skorzystam z tego. Bo nie lubię PvP, poza tym gramy po raz kolejny, przypominam, na trybie offline, po to, żeby mieć mniej wkurzających wiadomości, skoro i tak PvP jest tylko dla tych, którzy korzystają z koopa. A pomijając wzywanie jakiegoś czerwonym znakiem, czego i tak nie zrobię, a teraz ładne miejsce, niczego tu nie ma, ciężko uwierzyć, pewnie jest jakaś ściana. A, chwila. A, dobra, to był jakiś tylko bug, że dźgnęło z ściany i nic się nie stało. Ej, gro, dałaś mi już złudne nadzieje, że coś znalazłem. A tutaj coś będzie? Kolejne takie same, no nie, no bez przesady. Pełno takich tylko i nic więcej? Naprawdę? Ja, chyba to tyle. W takim wypadku... Okej, chodź... koniu i...
Spróbujmy zbugować grę może? Nie, nie udało się zbugować. Oczywiście. Dobra, to ja tutaj może szybko przyjadę po moje runy, a potem zobaczymy co dalej, bo nie zapowiada się, żebyśmy tutaj mieli coś więcej znaleźć. Tutaj mam na myśli po prostu w tym konkretnym miejscu. Na pewno jeszcze. Tam w sobie pogrobno, jak i ten region, jak i wszelkie inne regiony skrywają dla nas mnóstwo tajemnic. Gdyby to było nieprawdą. W szczególności z moimi umiejętnościami eksploracyjnymi, no ale dobra, mniejsza. Widzimy się za chwilę. Dobra. Odzyskałem runy. A to miejsce nadal jest dla mnie tajemnicą, więc... powiedzmy, że zaraz sobie stąd pojedziemy i poszukam czegoś innego. Chociaż ciężko szukać, wiecie, czegokolwiek w tej mgle. Kolejne to samo, pewnie tu będzie tak samo i tak samo i tak samo, więc nawet nie wiem po co tu jadę. No, miałem rację. Jeśli któreś z tych miejsc jest iluzoryczną ścianą, jakimkolwiek innym sekretnym przejściem, naprawdę powiedzcie mi to, bo nie chcę się w tego wszystkiego przeszukiwać. A my w tym czasie może udajmy się... W sumie nawet nie wiem. Ale gdzieś tutaj na pewno. Wydaje mi się, że no musi tu coś jeszcze być. Wątpię, żeby... From Software wyjście zrobiło takie po prostu puste lokacje, które są po nic. Zdecydowanie nie. Jak coś tu jest, to zawsze musi być po prostu uzasadnione jakieś znajdźki, lokacje, sekrety, cokolwiek. No wszystko tutaj musi mieć sens. Jeśli nie, to się negatywnie zaskoczę. Dobra. Jeszcze tu są takie ruiny, może jakoś da się tam wejść na... Tam coś jest, to trzeba będzie zeskoczyć z podwyższenia. Do którego na szczęście dostęp jest bardzo prosty, więc ewentualnie to zrobimy. Aha. Zobaczyć już tak dokładniej. A właśnie, czy tutaj to jest, czy nic nie ma. Nawet się tym nie przejmujmy. I... chodzi dokończ, czy nie? No widzę oczywiście to tutaj nietoperze wkurzający. Nawet nie będę się patyczkował, bo po co? Pokonamy ich ognia. Ej, umiem unikać kulki ognia. Trzeba im pogratulować. To jest jakieś zejście niżej? Coś tu jest? Nie, to jest zjazd na teren, na który przed chwilą byliśmy. Dobra, to pas. Pas, po prostu pas. A, dotarliśmy znowu do tego mostu złamanego. A i raczej nic już nie znajdziemy więcej. No tutaj nie ma bezpośrednio w tym miejscu. Warto właśnie przeszukać jakieś takie... Dobra. Skarabeusz, którego chciałbym wykończyć. Wykończyłem trochę inaczej niż planowałem, wiecie. No, przez przypadek wziąłem właśnie pieczęć w dwie ręce, co pozwoliło mi czarować. Ale dobra. Wiecie, nie będę narzekał. Tam było coś tak... Dobra. Tam byliśmy, tutaj też. Na tej wysokości nic nie ma. To zejdźmy kawałek niżej i może na tej wysokości coś będzie. A sprawdzać wszystko, wszędzie, jak się tylko da. Wiem na to, że coś znajdziemy, bo jednak... No i potrzebuję tych takich odkryć, nowości, zachęty i w ogóle. Na razie jedyne co widzę to nowe lokacje, jako opcje, żeby coś właśnie zwiedzać, odkrywać. Ewentualnie iść do zamku. Powiedzmy, że jakoś tak zamek, jakkolwiek wiem, że to jest miejsce, którego powinniśmy się udać, no powiedzmy, że mnie nie zachęca. Dobra. Lecz to może nie jest takie pewne, i tak. Chyba ostatnio też dało mi znaleźć sposobu. Dobrze, to jest jeszcze duże monstrum. Ciekawe, czy coś jest za w ogóle pokonanie go w tym miejscu. Tak, tam wrażenia. Stówka. I to jest bilet. Ale to ciekawe, dziś dąbimy więcej. Potem na świętość. Albo na dźgnięcia.
Świętość. Definitywnie świętość. 444, czy wy to widzicie? Nie wiem jakim cudem, ale to zadaje olbrzymie obrażenia temu czemuś. Więc trzeba wykorzystać okazję. 460, okej, okay, znaleźliśmy słaby punkt tego monstrum. 588, no to jest piękne. 440 znowu. Osoba przez przypadek i coś jest za to? A, śpiące jajo, nie. Jajnik ośmiornicy lądowej, fuj, jajnik. Co to? Nie, wiecie, tak teraz na poważnie pewnie jakieś krafty z tego będą. Dobra, przynajmniej wiemy jak się z tym uporać. Jeśli nam sprawiało jakieś problemy kiedyś. Teraz się nimi też zajmiemy, bo to są te malutkie, to są akurat w miarę słabe. Ale zanim to, to trzeba dźgnąć czaszkę. Chciałem sobie dźgnąć, no raczej zrobić przewrót na nią. Ale tak, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi i teraz dobrze. To miejsce skrywa jeszcze tajemnicę, aczkolwiek znajdę jakiś tam sposób, może od drugiej strony. Nie ma przeszkadzać, ja chcę wejść na tę bramę. I ja to zrobię, ja wam to mówię, ja to zrobię wcześniej czy później. Uff, żółwie, jak zapewne już powinniście wiedzieć, są w miarę niegroźne. A tu mamy, o, widzę przedmiocik i... Dużo gigantów, czym troli. Dawaj przedmiocik, dawaj przedmiocik. Ej, chwila, nie mogę? Dobra, chyba rozumiem, chyba rozumiem. No nie. Trzeba było tu rozwalić, wtedy można podnieść, ale oczywiście musiałem zginąć. Mój fart, po prostu mój fart. Ale dobra, skoro i tak już zginąłem, to pozwólcie, że szybko łyknę sobie herbatki. Tym razem mam ją zrobioną do butelki, wiem, że trochę dziwne i głupie. Ale stwierdziłem, że łatwiej będzie butelką się posługiwać, która jest też w miarę dużo niż moim prawie litrowym kubkiem. Często zahacza mi o mikrofon, jak próbuję go podnieść i tak dalej, więc no. Ale dobra, mniejsza o to. Jedziemy szybko. I tak wiem, że mógłbym to wyciąć, ale jakoś tak się rozgadałem na różne tematy, to stwierdziłem, że nie ma co wycinać. I tak. Rzeczy, które jeszcze pamiętam, że na pewno musimy zrobić, to jest definitywnie jeszcze pomóc temu Garnkowi, czy co to tam było. Aleksandrowi, czy tam jakoś tak się nazywał? O, i dobra, co my tu mamy? Halo, podnoś, podnoś, podnoś. Idioto, podnoś. Jeszcze coś. Kamienie kowalskie. 5 sztuk i... jedna sztuka dwójki. Dzięki, gro, tylko teraz już tego nie potrzebuję. A więc, tak jakby, no... dzięki, ale nie dzięki. Bo trochę się spóźniłaś z tym. To były fragmenty ruin głównie. Tak, a nawet jeśli nie, to nie chcę ryzykować. Nie krzycz na mnie, dziadzie jeden, no, naprawdę? Ja jeszcze kozy mnie chcą dobić, czy tam jakieś owce, kozy, nawet nie wiem co to jest. Wszystko jest po prostu przeciwko mnie nagle. Na kości. Właśnie, jak jeszcze jesteśmy przy temacie kości, warto byłoby chyba zrobić sobie trochę kościanych bełtów, kościanych strzał i innych tego typu rzeczy. Są jakoś szczególnie potrzebne. A cholera wie. Ja nie korzystam z broni stacowej, więc pewnie takich nie użyję. Ale warto jest zrobić dla samego zrobienia i potem, żeby, wiecie, nie płakać, że nie mam bełtów, strzał czy innych rzeczy potrzebne. Dobra. Widzę tutaj tylko jedną rzecz, która ma trochę sensu, żeby jeszcze patrzeć, zanim będziemy szukać, gdzie ten cały gość był, a konkretnie te poso, ten posąg, bo tak... No, każdy z tych posągów ma jakieś tam znaczenie, ale zawsze zapominam. Chodź, dobra, dzięki. Dobra, nie wiem. Nie wiem, gdzie to ma być, ale okej, okay, jesteśmy w takim ładnym miejscu. Ostatnio chyba byliśmy gdzieś tam bardziej. Ban jest gdzieś tutaj, tak bym obstawiał, więc dobra. Znajdźmy sobie zejście i zaraz poszukamy dzbana. Jak zwykle zejście i tego typu rzeczy. A nie, dzban jest tutaj! Hello? Hello? Anyone? Czy myślisz, dzban jest tutaj? Okej, okay, pogadajmy z dzbanem i w takim razie spróbuję moją dzidą go uwolnić. Dobra, dobra, mniejsze, już gadaliśmy. Oczywiście, że pomogę. Don't dally. Give it your all.
Mam nadzieję, że wiecie, że go wyciągniemy, a nie zabijemy, ale... Dobra, udało się, na szczęście. Jej, udało się, mamy dzbana wolnego. Okej, dzięki za mięso, na pewno go kiedyś użyję, jakby zapamiętam o tym. Dobra, dobra, okej. Dajmy jeszcze raz, tak. Jeszcze raz, na wypadek. Dobra. Skoro to ty... A? No więc, no, trzeba będzie się jej pozbyć. Ale to już zrobię na spokojnie samemu. I tak. Pomyślę co dalej, bo w sumie nie wiem. No dobra, uporam się z tym wszystkim. Jesteśmy sobie kawałek dalej, wiecie co stwierdzam. Musimy zdobyć jakąś kuszę albo łuk. Cokolwiek będzie dobre, byleby tylko było na niskie wymogi, siły, zręczności. Bo mówiąc szczerze, strasznie wkurzają mnie te całe ważki. I tak przynajmniej mówię na tą swoją zdolność, wiecie. Ach, super, kolejny kamień kowalski. Tak właśnie myślałem, co zrobić. Dotarłem do wniosku, że w sumie, skoro nie mamy nic do roboty, to prawdopodobnie albo pójdziemy eksplorować tą całą... Si. Znowu... Co na mapie? Oczywiście nie mogę, bo po co? Albo tą właśnie, w której ostatnio byliśmy... Tym gościem na łodzi... Byliśmy tutaj... Za tą lokacją pójdziemy dalej właśnie. Bo jeśli nie to, to może... No właśnie, może zejdźmy z konia przy okazji. Ważka jest za zasięgu. Oczywiście już odleciała. No i teraz już jej nie trafimy nigdy. O, się nawet jak za... Trzyma to. Rozumiem, gra to robi celowo. Na idiotę, który po prostu... Teraz proszę, traf. No oczywiście, że nie trafi. A teraz na odleci. Nie, po prostu nie trafiło. Nie znaleźli mi powodów. Ale to może Sacred Blade? No też nie. Widzicie to? Teraz się tam tak się trzęsie, jakby celowo się śmiała z nas. Ajajaj. Ale uwaga. No, dobra, nie. Ja odpuszczam. To już wydaje się być poważnym bugiem. Nic ją po prostu nie trafia. Tutaj ogólnie byłem kiedyś, w sensie tak, przyjeżdżałem tutaj. Oryginalnie tamtędy dostaliśmy się do tego wejść. A nie, no dobra, są jeszcze skałki jakieś. W skałkach może być przedmiot. Okej, więc tak następujące to miejsce jest totalnie bezużyteczne. Może tam coś będzie, no. Czy ukryte dosyć, bo na początku trudno wiedzieć. A? Tak, potencjalnie może tu coś będzie. Szkoda. Też... tu coś się świeci. Początki, czyli coś jednak znaleźliśmy i jest to... Mięso żółwia. Razem dla jakiegoś... A, wiecie co, nie. Podoba mi się to, jak to było fajnie ukryte, nie podoba mi się co było ukryte. Ale dobra, w takim wypadku jesteśmy na krawędzi świata. I teraz to miejsce nazywało Wioska w Wodach Przyzwania. Okej, dobra. Tak, skoro już wiem, jak się nazywało, to Obrzeże Lasu Mgieł. A, czym jest Las Mgieł? Ale okej, mniejsza. A, skoro właśnie już wiadomo, to... A, super, dzwonią mi.
Do usłyszenia za chwilę, muszę otworzyć. O, dobra. Wybaczcie to wszystko, ale tak. Drzwi dzwoniły, pies uszczekał. Spokojnie, poradzimy sobie z tym. A póki co, jako że odcinek powoli, a przez powoli mam na myśli bardzo powoli, bo znając mnie jeszcze będzie 20 parę minut tego wszystkiego, zbliża się do końca, to tak, po prostu pójdźmy tutaj i no zobaczmy, co skrywa ta kraina, bo w sumie ostatnio tu byliśmy, spotkaliśmy jakiegoś dziwnego dziada na łodzi, a coś dalej nie sprawdziłem, jak to w zwyczaju zawsze pomijać, więc no. Ale no, tak jeszcze wracając, no ci, którzy mnie znają, pewnie już się do tego przywykli, bo w sumie to jest takie chaotyczne, że to jest więcej chaosu w tym niż chaosu. Tak, więc no. Dobra, tutaj były jakieś ruiny głupie. Tam widzę jakieś skałki. A, ładne tereny. Tu jest... Okej, jest tutaj platforma skokowa dla konia. A to oznacza, że tam na dole może też coś być, czy to... Widzę ognisko. Koń, nie umieraj. Miałeś nie umrzeć, koń. Naprawdę, miałeś jedną robotę, koń. Nie umrzeć. A ty i tak się zdecydowałeś umrzeć. No dobra, no to widzimy się za chwilę, jak już tu wrócę. No dobra, runy zdobyte, z powrotem. Gigant zauważony, czy tam w sumie troll, jak zapominam ich nazywać. I teraz nie przejmując się tym wszystkim, jedziemy naokoło, może tym razem znajdziemy dostęp do tego ogniska, cokolwiek to tam jest i... Jaskinia! Oj, wiecie, jak bardzo lubię jaskinie. Ostatnio jak byliśmy w takiej, to znaleźliśmy pełno skarbów. A, no ale dobra. Mniejsza z tym, wybaczcie ponownie krótkie cięcie, ale... Siom stra coś ode mnie chciała, więc no. I widzę, że tu znowu tunel, jakiś giecoś, więc... Prawdopodobnie znaleźliśmy nową kopalnię. Jej, nowe kabełki do ulepszania. Co? Wytłumacz mi ktoś, co tu robi Aleksander? Ja się poważnie pytam, czemu on tu stoi? Przecież miał iść gdzieś na wschód na jakieś te konkursy czy coś. Niedobrze. Zaraz nie pogadamy, ale najpierw niedobrze, kamienie kowalskie 4. A takie kamienie nigdy nie zniosły mi nic dobrego, patrząc na to, że jestem na etapie, gdzie trzeba dwójek, a nie czwórek. Ale dobra. Nie, gościu, ja po prostu zwiedzam byle gdzie, byle co. Wojownikiem bym się nie nazwał, ale niech ci będzie, dzbanie. Krew krąży w żyłach, okej, ale czy takie dzbany mają żyły? Może mi ktoś powiedzieć, bo w sumie wyglądał jak kamień i dzbanek, więc tak. Okej, ostępy... Kaelit, czym Kaelit? No, dobra. Ślepy zaułek? Co? Ale tam są drzwi. Ktoś mówi, że to będzie dosłownie cebulany rycerz tych krain. Przecież to są drzwi. Aha. Typowa zagrywka From Software. No dobra. W takim wypadku zobaczymy coś ważniejszego. Okej, okay, ponownie się moje spekulacje nie sprawdzają, nie ma tu sekretnych ścian. Więc teraz tylko najważniejsza mechanika, rolka we wszystko, co się rusza. Czy nie ma tu, wiecie, jakichś takich złamywalnych rzeczy. No i nie ma. Więc zobaczmy, czy nie powie czegoś więcej. Chyba musimy stąd wyjść. Okej. Okay. Naczelnie wojownika. A. Okej, czyli... Nie jest tak bezpośrednio czymś jako takim, tylko jest tak jakby zbiorem wspomnień jakichś wielkich wojowników. Okej, wiecie co? Kawę. Dobra, czyli to nie jest dzban, który po prostu uważa się za wojownika, tylko dosłownie zbiór wojowników, który jest dzbanem. Ciekawe, ciekawe. Też moje szanse. Śmieję się i nawet nie mogę nic powiedzieć. A, dobra, to już... Dobra, się powtarza, więc już nie trzeba się tym przejmować. I niestety, fajna kopalnia, prawdopodobnie, jak wszystkie kopalnie. Bo wiecie, ja lubię kopalnie, lubię jaskinie, ale niestety. Żegnaj, Aleksandrze, żegnaj kopalnio. Musimy tutaj wrócić kiedy indziej. I w sumie tak... Czy mam coś jeszcze takiego konkretnego, co w sumie bym chciał zrobić? Nie szczególnie, więc idziemy znowu przed siebie, w losowe tereny, szukając czegokolwiek.
I tak, zgniatamy czaszkę, bo znowu trafiła się taka fajna, która daje nam, jak to się nazywa, no, runy i... Jeszcze niżej można skoczyć, ale... Nie. Tam nie pójdziemy, nie. Za dużo piesów. A każdy, kto zna Dark Soulsy, wie, że psy równa się śmierć. Więc tak, no. Po prostu trzeba iść przed siebie. I patrząc na czas, jako że ostatnio naprawdę kilka razy z rzędu było to 50 plus minut, może warto byłoby to zakończyć wcześniej tylko. Fajnie byłoby znaleźć jakiś... Począć i chyba mamy coś. Tak, potencjalnie tu mamy, więc... Dobra. W tym miejscu zakończymy przygodę, chociaż... Czekajcie, co? Naprawdę zatoczyłem takie kółko. Tak. Tak, zatoczyliśmy kółko. To tu znaleźliśmy przejście do tych dziwnych terenów. Tu znaleźliśmy tę butelkę. I tu zdobyliśmy najlepszego skarbeusza, jaki istnieje, który daje nam naszą świętą włócznię, więc... Ja. Chciałem znaleźć miejsce łaski, ale nie tego typu. O cholera. Wilki i jakiś niedźwiedź. Nie powinno mnie tu być pewnie. Więc w takim wypadku zrobimy najważniejszą rzecz, którą robi każdy gracz Soulsów. Biorę coś, Kamień Kowalski 2, dobra, czyli tutaj jest dobrze. I wiej, stąd póki mam żywym. Chciałem w sumie, no... W sumie właśnie, zmartwieńcy są żywi? Umarli, nie umarli? A, ciekawe takie kwestie, żeby się zastanowić. Bo chyba gra nigdzie tego jako tako nie tłumaczyła, więc... Cześć, kolejny trollu. A kolejny trollu, tak, będziemy musieli to potem przemyśleć. A póki co, skoro i tak nie znalazłem niczego sensowniejszego, zobaczymy jeszcze tą plażę. Po czym prawdopodobnie zakończymy przygodę, żeby było trochę krócej. Więc tak. I widzę kolejny zamek. Ciekawe, czy tam tego będzie można dla odmiany wejść. Wielki krab. Oczywiście, wielki krab. Drugie najgorsze coś, co może mnie spotkać zaraz po psach. Więc tak, aktywujemy świętą włócznię. Krab jakimś tutaj mnie unika. Okej. Okay. Śmierć? Czyżby? Nie, dobra. Będę szybszy od kraba. Więc będzie śmierć. Ale dobra. Okej. Okay. Skoro nie ma tu niczego takiego sensownego na plaży, chociaż nie, chwila, tam jest jakiś NPC? Powiedz mi, że to NPC, a nie kolejny przeciwnik, błagam. Jeśli jest... Aby to jest kawałek drewna. Tak, kawałek drewna jeszcze strzeżony przez kraba. Ale jest tam przedmiot. Dobra, pokonajmy tego kraba w takim wypadku i na tym będziemy mogli już naprawdę chyba kończyć epizoda. Jakim cudem jakieś połowa wrogów, które istnieją w tej grze, potrafi unikać idealnie moich zaklęć? Wytłumaczycie mi to? To jest... okropne. Aj. Naprawdę, to jest okropne. No, ciekawo, mechanika, żeby utrudnić trochę życie tym magom, którzy wiecie, polegają na tej, no to spamie podstawowym zaklęciem, ale... strony zaklęcia, takie typowo zaklęciowe, a nie te cuda, no są namierzane, więc... Tja... Bez sens. A póki co zobaczmy, czego pilnował. Plaski białego mięsa, naprawdę. Spodziewałem się czegoś lepszego, a nie kolejnych śmieci, które mogę z byle żółwia zebrać. Ale dobra. Dobra. I tak, już tak na całkowicie prawdziwe, 100% zakończenie wszystkiego, bo w sumie to już... Budynek, chociaż nie. Zanim budynek, to widzę tutaj niedźwiedzia, którego nie... No, przy czym... Schodnie pogrobno. Intuicja mnie nie zawiodła. Ponownie mamy kawałek mapy. Mapa już jest i... Studnia rzeki... Dofra. Dobra. Cokolwiek to jest, zjeżdżamy tutaj. Oby to było tylko miejsce łaski. I na tym zakończymy przygodę, bo... Patrząc na czas, nie chciałbym eksplorować nowych lochów teraz. A jako, że znalazłem takie, no co też żal byłoby nie sprawdzić chociaż początku i nie być polsatem, bo wiecie, że lubię takie polsatowskie cięcia i to bardzo. Więc no i ta studnia... Patrzę, to przypomina mi niestety z wyglądu trochę jedną z gorszych lokacji, która była w Demon Souls, więc ja... Może moje doświadczenia z poprzednimi grami będą mi zaburzać z perspektywy właśnie spoglądania na... Dena, ale tak, cokolwiek to jest... Wow, teraz to już nie wiem, co o tym powiedzieć, ale wow.
ogóle patrzcie, jakie to... Ja, wow. Nie, ta gra jest piękna. Ktokolwiek to uważa inaczej, to jest jakiś jełop. Przecież to wygląda super, to jest... Wow. Naprawdę, tym razem From Software się postarało. I tak, po takim epickim czymś... Rzeka Siofa, Siofra, jak zwykle nie wiem odczytać. Zapalałem tego pięknego miejsca łaski. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak następny epizod będzie zwiedzaniem tego miejsca zamiast znowu pójściem do zamku, co definitywnie de facto powinno być chyba naszym pierwszym zagraniem. I tak, mimo tego, że kończę odcinek widząc jedną znajdźkę bardzo blisko, no nie mogę się powstrzymać przed podniesieniem, jest to Złoty Run 3, także no. Patrzę na to, że są Złote Runy 3, lokacja zapowiada się dosyć trudną, ale to wszystko ocenimy później i już się wiem, że źle polazłem, ale na szczęście dobrze, więc tak, ja tutaj siadam, odpoczywam, żeby mi zapisało pozycję postaci, no i trzymajcie się, hej, hej.